Dzień dobry, Bogna Białecka w cyklu Psycholog wyjaśnia, dzisiaj psycholog wyjaśnia energolce. Właśnie wszedł zakaz. Sprzedawania energetyków dzieciom i młodzieży. Dużo osób się przeciwko temu buntuje, ale mam wrażenie, że to dlatego, że my sobie do końca nie zdajemy sprawy z faktu, że energetyki powinny być traktowane tak samo jak alkohol. Ze względu na to, że to nie jest po prostu taki sobie napój, który pomaga w koncentracji uwagi i dodaje energii, tylko to jest napój, który jest nafaszerowany substancjami neuroaktywnymi. Które stymulują, pobudzają w sztuczny sposób układ nerwowy u dziecka, u nastolatka cały czas rozwijający się. I to w sposób, który de facto zaburza rozwój właśnie tego układu nerwowego mózgu. Pierwsza rzecz, no w czym są energetyki? No to jest przede wszystkim napój, który jest nafaszerowany kofeiną. Głównie mamy kofeinę jako kofeinę. Zwykle to jest jakieś 80 mg na puszeczkę. Mamy do tego kofeinę w guaranie. To jest jakieś 40 mg kofeiny w jednym gramie guarany, a jednocześnie mamy dawkę, która jest uznawana za w miarę bezpieczną dla dziecka czy nastolatka 40 do 80 mg dziennie. I Nipy to by można było powiedzieć, no dobrze, to taki jeden energetyk dziecku nie zaszkodzi. Problem, problemy są wielorakie. Po pierwsze, ile dzieci, młodzież tych energetyków dziennie są w stanie wypić? Proszę zapytać, ile oni walą energolców dziennie. To nie jest jeden energetyk. To jest jak już ktoś po to sięga, to jest zwykle więcej. Ale nawet jakby to był jeden energetyk, to nie jest jedyne źródło kofeiny. To nie jest jedyne źródło kofeiny, które spożywa dziecko w ciągu dnia, ponieważ ona jest też w różnych innych napojach gazowanych, takich jak cola, jak Pepsi, jest w kawie, jest w herbacie. I do tego jeszcze wszystkiego, naprawdę kofeina sztucznego pochodzenia, taka jak w energetykach, ma inny wpływ, inaczej wpływa na układ nerwowy niż kofeina z naturalnych źródeł, takich jak kawa czy herbata. Tutaj, żeby to wejść w szczegóły, to by potrzebna było po prostu wypowiedź lekarza czy dietetyka. Ja jednak jestem psychologiem, więc już na tym etapie zakończę. Druga rzecz, to jest w ogóle problem dlaczego młodzież sięga po energetyki Twierdzą, że to pomaga im się skoncentrować, w ogóle zmotywować do tego, żeby na przykład odrobić zadania domowe, żeby się nauczyć czegoś, wykonać swoje obowiązki. I pytanie brzmi, a dlaczego oni mają problemy z koncentracją uwagi, z obowiązkami? Czy to jest tak, że tego wszystkiego jest aż tak dużo, że biedny nastolatek sobie z tym nie radzi? Eee. -e. Przepraszam, że pojadę trochę z gredą, że tak powiem, ale jeszcze pamiętam ilość materiału, które musiało moje pokolenie opanować do szkoły, a ilość materiału, które musi aktualnie nauczyć się dziecko czy nastolatek. To nie ma porównania. To jest bardzo mało, macie bardzo niewielkie. Obciążenie, jeżeli chodzi w ogóle o zadania domowe, o naukę jako taką i o sposób egzekwowania tej nauki, ponieważ to jest przede wszystkim system testów, a rozpoznanie prawidłowej odpowiedzi wśród szeregu już gotowych, podanych odpowiedzi jest o wiele łatwiejsze niż odpowiedzenie na pytanie z pamięci, kiedy to sama muszę całość informacji przekazać. Więc naprawdę pominijmy sprawę, nie macie większego obciążenia. Nauką niż moje pokolenie, które nie miało energetyków i to jakoś dawało sobie radę. Potężna różnica, która w tej chwili występuje między tym pokoleniem a starszymi, to jest po prostu inwazja ekranów w Wasze życie. Bardzo często dzień zaczyna się nastolatka od wpatrywania co najmniej przez godzinę w ekran, ponieważ po przebudzeniu, zanim jeszcze wstanie, to już przegląda media społecznościowe, komunikatory, na to wszystko musi zareagować. I budzi się za pomocą światła błękitnego z ekranu, a to jest zupełnie inny rodzaj światła niż światło słoneczne, światło którego doświadczamy wychodząc na dwór. Kolejna sprawa to już po zakończeniu lekcji, wieczory, większości dzieci, nastolatków wyglądają w ten sposób, że jest taka orgia ekranowa. Są gry pobudzające za pomocą adrenaliny, kortyzolu, jest masa powiadomień, jest masa wielozadawaniowości, reagowania na mnóstwo powiadomień z szeregu aplikacji, komunikatorów itd., jest oglądanie mediów społecznościowych, jest przebodźcowienie, na przykład za pomocą wielogodzinnego wpatrywania się w TikToka, bardzo często do momentu, kiedy takie dziecko czy nastolatek nie padnie. O bardzo różnych porach, ponieważ nastolatek, który idzie o, o północy spać, to jest uważane za takiego wielkiego śpiocha, w ogóle. Mm -hmm. Ponieważ dużo dzieje się, dużo życia towarzyskiego online też się toczy w późniejszych godzinach wieczornych. Rezultatem jest niedobór snu. Tego snu jest nie tylko za mało, ale jest on bardzo kiepskiej jakości, ponieważ naprawdę zupełnie inaczej człowiek śpi w momencie, kiedy po prostu padł z wycieńczenia, wpatrując się w ekran smartfonu, który wypada mu z rąk i potem rodzice się dowiadują, że właśnie nastolatek zasnął, bo słychać taki stukat wypadającego smartfona z ręki, a zupełnie inaczej się śpi w momencie, kiedy mamy co najmniej ten półgodzinny, a najlepiej dwugodzinny brak kontaktu z ekranem przed snem. Zupełnie inna jakość snu, zupełnie inna regeneracja. No i w tym momencie, kiedy nastolatek czy nawet dziecko ma kompletnie rozwalony, dobowy cykl jest niewyspane, niezdolny do koncentracji uwagi, sięga po energetyka, to ma takie wrażenie, że może się skoncentrować. W gruncie rzeczy to wrażenie zniknęłoby, gdyby nastolatek wypróbował co najmniej przez parę tygodni zupełnie innego trybu życia. Takiego trybu życia, w którym ten ekran jest ograniczony do minimum i nagle człowiek odkrywa, że może się wyspać, że jest bardziej pełen energii po takim dobrym śnie i że jest bardziej zdolny do koncentracji uwagi. Oczywiście nie wystarczyłoby odłożyć ekranów, ponieważ kolejny problem, który się przyczynia do takiego kompletnego rozregulowania zegara biologicznego, to jest np. niewłaściwa dieta, obiadanie się w środku nocy. Bo komuś się przypomniało, że na przykład o godzinie 12 w nocy, że ostatnio to jadł gdzieś tam jakiś obiadek i to w dodatku taki, taki sobie skromny, bo się nie chciało je za bardzo jeść, po tym jak się obżarło chipsami, wracając ze szkoły i kupując je razem z energetykiem w samie. Tak? Czyli młodzież po to, żeby doświadczyć, czym jest zdolność do prawdziwej koncentracji uwagi. I zdolność do tego, żeby efektywnie się uczyć, to musiałaby zmienić swój tryb życia o wiele bardziej niż tylko przestać sięgać po energetyki, bo to by musiało się włączyć w to zdrowe odżywianie o wiele więcej ruchu na, w, w świeżym powietrzu, ale też w ogóle aktywności fizycznej, której w tej chwili młodzież ma zdecydowanie za mało oczywiście też sen. Gdybym miała poradzić jakiś jeden drobiazg, co może pomóc w momencie, kiedy człowiek czuje, że nie jest w stanie się skoncentrować i by potrzebował czegoś takiego, co mu pomoże naprawdę tak na chwilę, żeby tak bardziej się skoncentrować i wysilić i zmotywować do działania, to to jest to. Zupełnie serio, bardzo często niezdolność do koncentracji uwagi jest związana z odwodnieniem, z tym, że nie pijemy wystarczająco dużo uwaga zwykłej, normalnej wody. Jeżeli ktoś w to nie za bardzo wierzy, że samo picie odpowiedniej ilości wody może bardzo mocno pomóc w Koncentracji uwagi w lepszej jakości życia, to zapraszam chociażby do przeczytania, pobrania sobie i przeczytania naszego bezpłatnego mini poradnika Potęga Wody, który jest dostępny na naszych stronach Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, na przykład Rodzice Co albo Edukacja Myślnik Dziękuję za uwagę.